Chciałem zapytać, czy jeżeli ktoś tworzy piękną muzykę, to to jest też radikał? If you want to ask, if somebody is creating a beautiful music, is that also a radical? If somebody is creating a beautiful music, is that also a expansion of radical? No, no. Somebody is writing beautiful music. Yes. Yes. And if there is a love for God. Okay. Jeśli ktoś stwarza piękną muzykę, jeśli w tej muzyce znajduje się zawarta jest miłość do Boga, this is the mercy, to wtedy jest to of radical, okazem miłosierdzia ze strony radyki. Then she has feeling of love. Wtedy? Kripa, this is kripa. Wtedy ona ma to odczucie tej miłości. Yeah. I to jest ta, to miłosierdzie, kripa. Without kripa of radyka, nothing can happen. Bez tego współczucia, bez tego miłosierdzia radyki nic nie może się stać. Ale jest, jeżeli nie ma ani słowa o miłości do Boga w muzyce, a muzyka jest w stanie poruszyć serce. But if there is not a word in this music of the text about the God, but still the music is able to move your heart, then if there is any voice of love is there. Jeśli w jakiś sposób znajduje się tam jakiś głos miłości, is the God consciousness. To wtedy jest to świadome Boga. To it's jest domania. Every music has two meanings. Każda muzyka posiada dwa znaczenia. One is you see in material world. Takie jakie możesz zobaczyć w świecie materialnym. The material person will see in materially. Materialna osoba będzie widziała to w sposób materialny. And a spiritual person will see the spiritual. A duchowa osoba będzie widziała w sposób duchowy. It depends on the consciousness. Wszystko zależy od czyjej świadomości. Right. Tak? Yeah. It seems that the root of all our success in spiritual life, especially on this raga path, is the laulyam. Yeah. So the question is, from how we can develop this, or from where we can get this love. Okay, you translate. Wydaje się, że w ogóle całym korzeniem całego sukcesu w życiu duchowym, a szczególnie na tej ścieżce raga, jest laulyam, czyli ta chciwość. Więc pytanie jest, skąd możemy ją wykrzesać? Actually, w rzeczywistości. The name is creating greed in our heart. Imię stwarza to pragnienie i gorące w naszym sercu. And cheto darpanam marjanam. Cheto darpanam marjanam. Means cleaning the mirror. Oznacza oczyszczenie zwierciadła. We have to only clean. Więc to, co potrzebujemy zrobić, to tylko oczyścić. We can see easily. And how I can clean? I wtedy możemy zobaczyć, jak mogę oczyścić? By chanting, poprzez intonowanie świętych imion, and by greed, poprzez wzmacnianie tej pożądliwości takiej, everything will happen. Wszystko wtedy się stanie. Pani pije chan, always drink water filter. Mm-hmm. And guru pije jan, when you go to any master to realize soul, then you realize. Aha. If he's realized, yeah, okay. He can give you realize. Okay. Zawsze pij filtrowaną wodę, jeśli udasz się do jakiegoś guru, to tam możesz otrzymać po prostu właściwą rzecz, ponieważ on jest zawsze zrealizowany. Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda.
Macie śpiewnik Tarajana Maharaja tutaj? No, devotees are now. Nie ma tego? Tak. No, sąbo. Nie masz jego śpiewnika. Kto jest uczennicą Narayana Maharaja? Mataji. You have to find. A musi znaleźć. Our neighbor went to her house and she will bring. Read one bhajan from there. Przeczytaj dla nas stamtąd jakiś bardzo. You will read that. Wtedy zrozumiesz, że zostaniesz dotknięty teraz, tak powiem, wzruszony. Very nice bhajan. Very nice bhajan. Some bhajans are very nice. Niektóre z jego bhajanów są wspaniałe. Adram madram bhajanam madram. Adram madram bhajanam. Second. Radha Kripa Katach. Radha Kripa Katach. And one poor song of Bhakti Vinod Thakur. I jedna z pieśni Bhakti Vinod Thakur. Radha Bhajan Mati Nahi Dhar. Radha Bhajan Mati Nahi Dhar. Mati Nahi Dhar, Krishna Bhajan Akar Nga. Read that. Very nice. Przeczytaj to sobie. In Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Krishna is telling, Krishna powiada, Sarva dharmani patajye, Sarva dharma paritraya, Mam, Ekam, Mam is, to me, and Ekam, only, Mam. Who is the only of Krishna? A kto jest tą jedynością? Kto jest tą jedyną Krishna? Mam ekam. Mam ekam. Mam is me? Ne. Ekam. Ekam. One. My one. Moja jedyny. Sharanam. Sharanam? Braja. Braja. We wracie. Piękności wracie, można powiedzieć, znaczy wspaniałości wracie. Mam. My. Mój. One. Moja jedyna. Eka. Yeah. In the battlefield. Na polu bitwy. Czego naucza Krishna to? If you want to understand. Jeśli chcesz zrozumieć. Mam ekam. To jest Bóg. Sharanam. Radha Bhajan. Radha Bhajan Mati Nahi Dhar. Radha Bhajan Jadi Mati Nahi Dhar. Read. Bhava, this? Yeah. You have this book, Nectar, Hidden Path of Devotion. Yes, it's very beautiful. Bring that book. Przynieś tą książkę. Kasię przynieś tutaj. No, następnym razem. Maybe another time. Mieszkałam jako stąd. Because there's long way from here. Okay. You read. You ale take przeczyta. From her and read that book. Everyone should read that. Każdy z was powinien ją przeczytać. Yes, it's really something. Naprawdę. Really something. You read that? Yeah, of course. Which one is part of pure bhakti? The hidden part of sadhana.
inner part of pure devotion. Pure devotion, yes. And he is telling to ISKCON devotees. Yes. All Satsarup Maharaj and many ISKCON devotees. This is from in the 90s. Sensei Club. Who wrote the book? I was Narayan. It was interview. In interview. Very nice. You have it, I think. I give you. When you come to Chile, I give you that. I have already. He has, and I have also. Yeah? Yeah. I also give you, right? No, I bought it by myself, you know. But I'm spending my money at the shop. Maybe. Yeah, but I say you. But I distribute that book so many people. Yeah. I like very much. But it is also on internet. Internet, right. You can download all his books. Yes. But this book you read, other book you read, understand, everything will be clear. It's very nice. Should I read? Yeah. Shri Radha Bhajana Mahima Radha Bhajana Jadi. This is glorification of worshipping Shri Radha in Gita Vali Shri Bhakti Vinod Thakura. Yeah. Who is writing? Bhakti Vinod Thakura. Radha Bhajana Jadi Mati Nahi Bhela Krishna Bhajana Taba Akarana Gela. If the desire to serve Srimati Radhika does not appear in my heart, then my worship of Krishna is simply useless. Ata parohita suraya nahijani, radha virahita madhava nahimani. Just as the sun cannot be perceived without sunlight, in the same way, I do not recognize madhava without radha. Kevala madhava pujaye so anjani, radha anadara koroi abhimani. Those who worship madhava alone are ignorant. They simply neglect Srimati Radhika out of their mundane pride. Kabahi nahi karobi takora sanga chite ichasi jadi vraja rasa ranga. Don't ever associate with such a person if you desire the loving playfulness of vraja rasa to appear in your heart. Radhika dasi jadi hoya abhimana. Shigrai milai taba gokula kana. If you develop pride in being Srimati Radhika's exclusive maidservant, then very quickly you will meet gokula kana. Brahma Shiva Narada Shruti Narayani Radhika Pada Raja Pujaye Mani. Brahma Shiva Narada, the Shruti Charshi Rishis and Narayani honor and worship the dust of Srimati Radhika's lotus feet. Uma Rama Satya Sachi Chandra Rukmini Radha Avatare Sabe Amnaya Vani. Our Amnaya revealed scriptures declare that Uma Rama Satya Sachi Chandravali and Rukmini are all Radha's expansion. Heno Radha Paricharya Jakaradhana Bhakativinoda Tara Magaya Charana. Bhaktivinoda is begging at the lotus feet of those whose wealth is the service of Srimati Radharani. Jeśli pragniesz służyć Srimati Radhice, jeśli pragnienie, aby służyć Srimati Radhice nie pojawia się w moim sercu, wtedy moje czczenie Kryszny jest po prostu bezużyteczne. Tak jak słońce nie można postrzec bez światła słonecznego, tak jak słońce nie można postrzec bez światła słonecznego, w ten sam sposób ja nie rozpoznam madhawy bez rady. Ci, którzy czczą samego madhawę, są ignorantami. Oni po prostu lekceważą Srimati Radhikę z powodu swojej zwykłej dumy. Nigdy nie przebywaj z takimi osobami, jeśli pragniesz miłosnych zabaw w Raja Rasa, aby miłosne zabawy czy rozrywki w Raja Rasa pojawiły się w twoim sercu. Jeśli rozwiniesz w sobie taką dumę bycia wyłączną służką Srimati Radhiki, wtedy bardzo szybko spotkasz Gokula Kanem. Brahma Shiva Narada Shruti Chari, czyli Rishi,
i Narayani, oni czczą i honorują pył z lotosowych stóp Śrimati Radharani. Nasza Amnaya, czyli pisma objawione, deklarują, że zarówno Uma, Rama, Satya, Sati, Sachi, Chandravali, Rukmi są wszystkie, są one wszystkie ekspansjami Rady. Bhaktivinoda żebrze przy u lotosowych stóp tych, których bogactwem jest służba Śrimati Radharani. One book is there in ISKCON. ISKCON jest jedna książka. About Nityananda. O panu Nityanandzie. Mm-hmm. And take that book if you found that. There is one poem. Jest tam w tej książce, zobaczyć, tam jest jeden poemat. That Nitai is the city. Nityananda is a city. Że Nityananda jest miastem. And in city, the person living, a w tym mieście żyje pewna osoba, is also Nitai, która jest również Nitai. Andare Nitai, Bahare Nitai. Andare Nitai, Bahare Nitai. Inside is Nitai, in form of Chaitya Guru, outside is also Nitai. So Nitai is wewnątrz jako Chaitya Guru i na zewnątrz. Living entity, all tables, chair, bed, all are Nitai. Wszystko to jest Nitai. Non-living. And living also, all Nitai. Żywe również. All living person is Nitai. Wszystkie ożywione i nieożywione formy są Nitai. It's very nice poem. Fajny poem. And when Nitai, a kiedy Nitai? Is Ananga Manjari. Jest Ananga Manjari. I can't. Radha is Asatata. Every place he is there. Každé miesto ona jest. And when we will fix this, i kiedy to załatwisz, już kiedy to ustawisz, that we are very close servant of Radha. Że jesteś bardzo bliską służką Radhiki. She will always protect us. Zawsze ci będzie chronić. Is this the meaning of this shloka I heard you recite? Czy to jest znaczenie tej szloki, kiedy słyszałem, jak mówiłeś, że Akanda Mangala Kara Vetti Jana? Nie, to inne, to nie ta szloka, to znaczenie. One book is Nitai, Nityananda. Jest taka książka, która się nazywa Nityananda. Blue book. It's a blue book. Nowa, taka niebieska. ISKCON, from the ISKCON. ISKCON. ISKCON publication. Publikacja ISKCON. We have two sides. Musimy szukać za esencją w każdym miejscu. If you know this, jeśli wiesz to, you will find every place. To znajdziesz to w każdym miejscu. What is a nectar of tank of nectar? What? Rasanidhi. Rasanidhi. What is reservoir? Reservoir. 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 You will get the reservoir to give, distribute. Dostaniesz cały ten rezerwuar właśnie tych możliwości i przejawów Radharani tam.